No i jak, Reniu? Bardzo Wygodnie? dobrze. Bardzo dobrze, wygodnie, ciepło. Dobrze. Czy coś jeszcze byś chciała dodać do swoich punktów? Nie, dziękuję. Wszystko Wszystko już pokrótce. omówiłyśmy. No dobrze, no to już zaczynamy. I weź sobie powolny, głęboki wdech. I wydech. I poczuj, jak z każdym kolejnym wydechem Twoje ciało rozluźnia się. A Ty przyjemnie zapadasz się w dół. I policzę od 10 do 1. A Ty zrelaksujesz się. Jeszcze bardziej. Dziesięć. Osiem. Sześć. Trzy. Dwa. I policzę od 1 do 3, a na 3 pójdziesz do przyczyny ezoterycznej swoich szumów w uszach. 1, 2, 3.
Jeśli do ciebie przyjdzie jakaś informacja albo jakieś odczucie się pojawi, to powiedz mi. Cokolwiek czuwasz, Reniu. Nie wiem, czy coś czuję. Jakaś informacja do ciebie przychodzi? Obraz? Pojawiło mi się tylko słowo nadajnik. Okej, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz wszystkie informacje, które będą do ciebie przychodzić, po prostu mi je mówisz. Czy nadajnik blisko, czy daleko? Jest blisko. Czy jesteś w zamkniętej, czy w otwartej przestrzeni? Wydaje mi się, że w zamkniętej. Wydaje mi się, że jest kulista. Bardzo dobrze. Świetnie. To czy możesz dotknąć tego nadajnika? Czy on jest w zasięgu twojej ręki? Mam takie wrażenie, że jakbym próbowała dotknąć, to się wtedy odsuwa, żebym nie mogła czyli jest dotknąć. Czyli jakieś pole oddziaływania między wami, że jak ty się próbujesz zbliżyć, to on się wtedy odsuwa. Tak, tak. Dobra. W tej kuli stoisz na czymś? Nie, tak jakbym się unosiła w jakiejś przestrzeni. Trochę tak jakbym lewitowała w tej kuli. To zbliż się teraz do ściany tej kuli i dotknij ją ręką i powiedz mi, co czujesz. Trochę mi to przypomina, tak jakby jest płód i jest błona taka, która otacza płód i ona jest taka elastyczna i to jest takie same, tak jakby coś na coś takiego właśnie. Dobra. Czy wewnątrz tej kuli otacza cię jakiś płyn, jakaś substancja? Co jest wokół ciebie? Co dotyka twojego ciała? Tego nie wiem, ale przyszło do mnie tak, jakby powietrze było na zewnątrz i ja bym chciała się wydostać, żeby tak jakbym miała utrudnione też oddychanie. Dobrze, to jak chcesz się wydostać, tak powiem trzy, to wychodzisz na zewnątrz tej kuli. Jeden, dwa i trzy. Jesteś na zewnątrz. Bardzo dobrze. Jak wygląda ta kula z zewnątrz? Nie ma jej. Poszła, spadła. Tak jakby pękła i poleciała gdzieś. A nadajnik? Nadajnik jest. I teraz, skoro jest to rodzaj jakiegoś pola siłowego, który łączy cię z tym nadajnikiem, gdzie ty się poruszasz, tam on, to powiedz mi, w którym miejscu w twoim ciele jakby ty rezonujesz z tym? Z oczami. Bardzo mi teraz zaczęły mrugać oczy. Dobra. To dotknij swoimi energetycznymi rękoma
oczy i powiedz mi, co w nich takiego jest, co łączy je z tym nadajnikiem. Wyczuwasz coś? Tak, wyczułam takie, tak jakby rzeczywiście coś było, bo nawet nie mogę zatrzymać tego mrugania. Ale nie potrafię zidentyfikować, co to jest. Co to jest. Okej. Powiedz mi, czy nadajnik nadaje tylko do ciebie, czy też od ciebie płyną informacje w kierunku tego nadajnika? Płyną ode mnie. Jakie informacje płyną od ciebie w kierunku tego nadajnika? Płynie moje szczęście. Coś jeszcze? Zobacz, jakie informacje płyną od ciebie w kierunku tego nadajnika. Jaki rodzaj energii? Tak jakby wszystko to, co właśnie zabiera mi szczęście i doprowadza do tego, że jak jestem nieszczęśliwa i teraz w ogóle zaczęłam płakać, to wtedy ten nadajnik jest szczęśliwy, bo mnie utrzymuje w takim smutku. Takim smutku, tak. A od kodu informacje, które płyną od nadajnika w twoim kierunku? Pojawiło mi się takie, jesteś nikim. Coś jeszcze? Zależysz ode mnie. Dobrze, dobrze, odkodowuj. Co jeszcze tam jest napisane? Ciężko mi, bo się temu przeciwstawiam od razu, jak to odkodowuję. Zaraz to usuniesz ze swojej przestrzeni. Na razie po prostu tylko badamy, co jest. Jeśli ci będzie łatwiej, to teraz zbierz, w ogóle zatrzymaj cały ten obraz. Zatrzymaj, także wszystko jest zatrzymane. Więc on już na ciebie nie oddziaływuje. Jeśli czujesz gdzieś w sobie smutek, to zbierz go i wyrzuć. Będzie wtedy nam łatwiej pracować. Świetnie. I zbadaj. Zbadaj informacje, które są zapisane w tym nadajniku i które były emitowane w twoim kierunku. Czyli jesteś zależna, będziesz robić to, co chcę. Nie możesz urosnąć. No dobra, to teraz wyłączasz ten nadajnik, ponieważ on jest w twojej przestrzeni, a tylko ty decydujesz o tym, co się dzieje w twojej przestrzeni. I zaczynasz sobie o tym przypominać. Wraca ci całkowicie pamięć tego, że to ty jesteś gospodarzem, gospodynią w swojej przestrzeni i to ty decydujesz, co się dzieje. Teraz po prostu otwierasz oczy i widzisz, co w niej jest. I wyłączasz ten nadajnik. On jest całkowicie wyłączony. I teraz z łatwością wyciągasz ze swojego ciała to, co jest odbiornikiem, ale też nadajnikiem. Czyli to, co jest w połączeniu z tym nadajnikiem, wyciągasz to ze swojego ciała i powiedz mi, co to jest. Jakieś kable. W jaki sposób wchodzą do twojego ciała? To trochę tak, jakby to były takie wtyczki, a oczy były gniazdkami.
To wyciągnij zarówno te wtyczki, jak i te gniazdka z oczu. I teraz mi się też pojawiło, że tak jakby jeszcze były dodatkowe właśnie przez uszy, takie mniejsze, ale też tak jakby nie wiem, czy do informacji, czy do utrzymywania mnie tak jakby w takiej stabilnej pozycji. To sprawdź. Po prostu to wyjmij i odkoduj informacje. One są teraz dla ciebie całkowicie dostępne. Do czego to służyło? Żebym nie słyszała. Czego? Siebie. Nie wierzę. No i wyciągnij. A teraz odszukaj poczucie samej siebie. Swój wewnętrzny głos. Swoją esencję. I poczuj. Poczuj, jak świadomość tego, kim jesteś, zaczyna rozlewać się po całej twojej istocie. Bardzo dobrze. A teraz sprawdź, czy jest jeszcze coś, co cię łączy pośrednio bądź bezpośrednio jeszcze z tym nadajnikiem. Stopy. Pośrednio, ale stopy, tak jakbym na czymś stała. No to zobacz, na czym stoisz. Wyczuj, co to jest. To jest tak, jakby był taki bardzo wysoki, taka wieża, tak jak w serialach takich kosmicznych, science fiction. I tam jest tylko takie, jest taka długa, wysoka i jest tylko miejsce takie malutkie na moje stopy, że nie mogę się ruszać. Nie mogę zrobić kroku, bo nie ma gdzie, więc muszę stać. Rozumiem. I to jakby też tak mnie pośrednio tak jakby to ułatwiało taki dostęp do mnie. Tak czuję. Dobra. Ale ponieważ wszystko jest możliwe, wszystko odbywa się w twojej przestrzeni, to teraz unosisz się nad tą wieżą. Odrywasz się po prostu od niej. Świetnie. I przelatujesz sobie tak, żeby ją zobaczyć z boku, jak ona wygląda z boku. I rozglądnij się i powiedz mi, co to w ogóle jest za miejsce. Jak wygląda ta wieża? Ona jest czarna, wysoka, długa. Mam poczucie, że nie jestem, że nie jest więcej niż jedna. Tak jakbym nie była jedyną, chociaż nikogo nie widzę, to jest tylko odczucie, tak jakbym była jedną z wielu osób w tej przestrzeni. Unieś się wyżej, wysoko, 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 tak żebyś mogła zobaczyć całą tą przestrzeń z lotu ptaka. I powiedz mi, jak ona wygląda. Przyszedł mi taki obraz. Się śmieję, bo to wbrew mnie, jak jest ten rysunek koronawirusa, tej bakterii czy wirusa, taka kulka z takimi właśnie wypustkami. To moja wieża była taką jedną czarną, tylko to jest czarne. Ja to czuję, że to jest czarne, takie gęste bardzo, takie żelazne. I to ma dokładnie taki kształt. Dobra, to teraz podleć do jednej z innych wież, nie do tej, na której stałaś. I powiedz mi, czy na niej jest też jakieś ciało subtelne?
Tak czuję, jakbym podleciała do jakiegoś dziecka. Wyczuwam taką młodą energię, jeśli może być. Że ciało subtelne, które zasila jakieś dziecko. Tak. Okej, dobra. To zmień, poszukaj jeszcze jakąś inną. Są puste też i sobie skaczę między tymi pustymi, po tych pustych. Idź tam, gdzie jest ktoś. I przyjrzyj się, jak to funkcjonuje. Przyjrzyj się, jak to ciało subtelne funkcjonuje, będąc tam na szczycie tej wieży. Czy też ma swój nadajnik? Czy mechanizm jest taki sam? Tak. Nie może się ruszyć. Stoi na takiej właśnie swojej wieży. Odczytaj, co jest mu nadawane, jaki jest jego nadajnik, jakie tam są komunikaty. On ma inny kształt, czuję, że ma inny kształt, więc tak jakby to był inny rodzaj nadajnika. Będziesz nieszczęśliwy w miłości, więc tak jakby od rodzaju tego, każdy rodzaj nadajnika jest tak jakby odpowiedzialny za inne komunikaty. Dobra, to teraz odczytaj informację, w jaki sposób są komunikaty dobierane do ciał subtelnych. Odsuń się troszkę od tego i po prostu zczytaj z pola tego wirusa, jak są dobierane komunikaty do ciał subtelnych. Na razie widzę takie urządzenie, które tak jakby bierze to ciało subtelne, które jest w przestrzeni i je tak jakby nakłada na te wieże, na te wypustki. Dobrze. I? Ale dlaczego? Przyjrzyj się procesowi nadawania tego nadajnika i zrobimy to na twoim przykładzie. Idź teraz do momentu, kiedy ten nadajnik był dostrojony do ciebie, ale będziesz to oglądała tak jak film, już bez takiego emocjonalnego zaangażowania. Obserwuj to, w jaki sposób ten nadajnik jest dostrajany do ciebie. Skanuje mnie. I zobacz, co jest wynikiem tego skanu. Wyłapanie moich silnych stron. I zablokowanie ich. Odczytaj, jakie są twoje silne strony. Co ten skan odczytał? Kreatywność, upór, miłość, niezależność. Dobrze. Zobacz, czy na skanie też są inne informacje. Tak, tak jest jakby cała moja charakterystyka i one tak spadają jak na wykresach, czyli też są takie rzeczy negatywne, tak jakby w cudzysłowie, chociaż tak nie ma, ja to wiem. Ale tych negatywnych nie ruszają, zostawiają je, czyli celem jest tylko zabranie tych dobrych, ale te negatywne akurat w moim przypadku są jakby ukryte, wyszarzone i one po prostu mają zostać. Czy to są jakieś przekonania, jakieś wierzenia? Przyjrzyj się, co oni z tym robią? Przyszła mi religia i że oni to zostawiają, żebym ja musiała się z tym tak jakby
wiedzą, że to jest złe i że będzie mi przeszkadzać. I mówią, dobra, chcesz to, będziesz to chciał usunąć, to musisz to sama zrobić. My ci w tym nie pomożemy. A jednocześnie zabierają te dobre, więc jest trudniej. A mieli ci pomóc to usunąć? Nie. Nie, ja wcale tego nie oczekiwałam. To obserwuj, co się dzieje dalej. Skanują, czyli odczytują to, co ma zostać zablokowane. I zobacz, jak następuje proces blokowania, w jaki sposób to robią. Biorą, czyli w zależności jakie ktoś ma cechy do zablokowania, dobierają to narzędzie i to ta maszyna, która robi selekcję, ona ma takie mapowanie, czyli dana cecha to musi być taki nadajnik. I po prostu to jest okropne, ale to jest takie ramię, które cię chwyta i po prostu cię wiesza na tym na tej konkretnej wieży. Z określonymi programami. Tak. Dobra. No to sprawdź teraz, kto jest właścicielem całego tego przybytku. To jest jakaś maszyna. To jest totalnie sztuczne. To wszystko jest sztuczne. To jest nieprawdziwe. Co zasila tą maszynę? My. Czyli jak? Zasilana ciałami subtelnymi. Tak. Dzięki temu funkcjonuje. Tak, tak. Jak oddajemy, jak to wszystko, co dobre, jak oddajemy to, to utrzymuje. No to przypatrz się, w jaki sposób jest pobierana ta energia o wysokiej częstotliwości, rozumiem, jest pobierana? Tak, tak. To zobacz, w jaki sposób jest ona potem przetwarzana. To jest tak jakby taki wielki kocioł. Ona tam wpada do tego wirusa, do środka, od wszystkich. I gdzieś ulatuje w ogóle, właśnie idzie do tego właściciela. Nic nam nie jest zwracane, więc to nie jest tak, że jak zabiorą komuś, to wróci do innego ciała subtelnego. To w ogóle nie. Czyli to jest tylko jednokierunkowo jest zabierane. Czyli jest doskonała fabryka. Tak. Ma swoje procedury, swoje programy, tak. Swoje kody i pobiera określoną rodzaj energii od danego ciała subtelnego. Tak, i przez to, że mają różne, i to jeszcze mi tak przyszło, że też nie wszystkie ciała subtelne, w sensie, bo dbają o to, żeby była różnorodność, że ja mam takie wysokie emocje czy energie, a ktoś inny ma inne. I sobie też tak. A dlaczego ta różnorodność jest ważna? Bo muszą mieć wszystko, bo żeby to funkcjonowało, to muszą mieć wszystko. Muszą mieć wszystkiego po trochu. Każdy rodzaj energii, który wibruje na daną częstotliwości. Tak, bo to jest odpowiednik jak ludzie. Człowiek też ma wszystkie w sobie, te pozytywne. I oni też chcą mieć te wszystkie pozytywne. I chcą mieć jak najwięcej, więc wybierają tych ludzi, którzy mają dużo danej energii i biorą właśnie takich liderów zwycięzców, co brzmi tragicznie w kontekście tego procesu, ale trochę tak jest. Czy wszystkie ciała subtelne mają ciała fizyczne na Ziemi, które tam są?
W pierwszej kolejności przyszło mi, że nie wszystkie. Dobrze. To zawołaj przed siebie, przed sobą, tak żeby stawał przed tobą konstruktor tej maszyny. Ten, który ją wymyślił, który ją skonstruował. Może najpierw ten, który ją wymyślił. O. Jeden, dwa i trzy. Kto wymyślił taką maszynę? Jakiś Jak go widzisz? jak starzec, w sensie jak Noe. A, ale humanoid. Tak. To zablokuj go. Zatrzymaj go, tak żeby on się nie ruszał, nie wysyłał do ciebie żadnych informacji. Taki totalnie zamrożony. Świetnie. I powiedz mi, czy kiedyś go już spotkałaś na swojej linii czasowej? Tak. Nie wiem kiedy, ale czuję, że tak, że to jest, że to nie pierwszy raz. Pozostawimy go tutaj, a my cofniemy się do takiego momentu, ale uwaga, to będzie na moment, zanim go spotkasz po raz pierwszy i zobaczymy, co to było za spotkanie. Jeden, dwa i trzy. Jesteś na moment, zanim go spotkasz. I powiedz mi, gdzie jesteś? Co to jest za miejsce? Przyszedł mi obraz, że jestem dzieckiem, bawię się klockami. Ale jesteś na ziemi? Tak. W sensie tak, bo czuję taki fizyczny dom, takie mieszkanie, czuję, że to jest Czy to ziemia. jest to wcielenie, czy jakieś inne? Wydaje mi się, że to nie rozpoznaję w sensie mojego mieszkania, które pamiętam z dzieciństwa, ale czuję, że to jest to. Dobra. To idziemy do przodu w czasie. Obserwuj, co się dzieje. Kiedy on wejdzie w twoją przestrzeń, powiedz mi, popatrz na to z przestrzeni eterycznej, co się dzieje. Jak on wchodzi w twoją przestrzeń i co do ciebie mówi. Daje mi cukierka i mówi, że może sprawić, że będzie, że wzmocni te moje dobre, to wszystko dobre, co tam było na górze, na tym wykresie. To, że on to wzmocni i że będę miała tego jeszcze więcej i że jest dobry i daje tego cukierka, bo dobrze ludzie dają cukierka. Już mi coś daje. I co mówi, to jest? Dam ci to tak, jak ci tego cukierka daje. Przyjmujesz? Tak. W sensie. Cukierka. Mhm. Dobra, to wracamy teraz do momentu dzisiejszego. I zawołaj teraz do swojej przestrzeni, ma stanąć przed tobą ten, który skonstruował tę maszynę. To jest w ogóle śmieszne odczucie, tak jakby przyszedł taki inżynier, taki mały, taki typowy z filmu w okularach, w fartuchu. A jakie jest jego eteryczne DNA? Rozpoznaj. Ojejku, to jest jakaś, nie wiem, to jest jakaś jaszczurka, jakieś, w ogóle ogon wydaje mi się, że mu wystaje spod tego fartucha. Bardzo dobrze. To odczytaj teraz eteryczne DNA tego starca. Powiedz mi, kim jest ten starzec. Ciężko mi jest, czuję,
przychodzi mi metaliczne, ale nie potrafię tego połączyć. A boisz się go? Trochę tak, bo jest duży. Niby nic nie robi, ale jest duży. No dobrze, a gdzie masz ten strach w stosunku do niego? W głowie. To teraz pobawimy się troszeczkę częstotliwościami. Jak już wiesz, to ty sama decydujesz o tym, co się dzieje w twojej przestrzeni, ale też o tym, na jakiej częstotliwości wibruje twoja energia. I teraz strach to jest nic innego jak energia, która wibruje akurat na tej częstotliwości. A ty ją zmienisz na odwagę. Własną wolą, własną intencją. Jak policzę do trzech, zaczynasz podnosić częstotliwości, aż ta energia osiągnie taki stan, który odpowiada w naszym ludzkim świecie odwadze. Gotowa? No to zaczynamy. Jeden, dwa i trzy. I jest odwaga. Bardzo dobrze. A teraz, Reniu, poszukaj w sobie przekonania bądź programu, w którym jest zapisane, że starszy mężczyzna jest mądrzejszy, że wie więcej. Jest, mam, tak, mam to w głowie, mam, to jest bardzo silne. To po prostu to wyciągnij ze swojej głowy i powiedz mi, jaką to ma formę. Takie dyskietki, szło mi dyskietki, takiej starej dyskietki, jak kiedyś było do komputerów. I jakie tam jest przekonanie zapisane? Że mężczyźni są mądrzejsi, że jak jestem kobietą, to jestem głupsza. I że się muszę słuchać. Musisz? Taki jest zapis. No ja, to pytasz mnie, ale to ja mówię jako czysta informacja, ale staram się nie oceniać no tego swoją świadomością. A w ogóle dam mu to. Niech on sobie to weźmie, niech sobie wsadzi do głowy i spotka innego mężczyznę, starszego od niego, którego będzie musiał się słuchać. Po prostu mu to włóż w głowę. Tak, włożyłam mu to do głowy. O, właśnie. I to miejsce, gdzie była ta dyskietka, wypełni sobą. W ogóle nie zostawiam miejsca na żadne dyskietki. Nie. A czy są jeszcze jakieś? Wyczuwasz jakieś jeszcze? Wyczułam, że są tak jakby puste miejsca. Może po jakiś... Tak jakbym już coś kiedyś może wyciągnęła, ale tak jakby nie zamknęłam. Zamykasz to. Bardzo dobrze. I teraz spójrz na niego i rozkoduj jego eteryczne DNA i powiedz mi, jakie jest jego eteryczne DNA. Dobra, to zostawmy to, ale zrobimy coś innego. Czy on jest ubrany? W ogóle w pewnym momencie przyszło mi tak, że on się tak jakby... Tak przyszło mi słowo mysz. Nie wiem dlaczego. Tak jakby jak ja wyciągałam ten strach i odwagę, to wtedy mi przyszło... Bo że on się zmniejsza i pojawiło mi się słowo mysz. Jest zmniejszone? Tak, tak. Bardzo dobrze. I teraz zawołaj jego szefa.
Jakiś lew przyszedł, taki wielki, potężny. Czy ja wiem, że nie jest wielki i potężny, ale taki jest. Stara się jeszcze wywołać ten strach, myśląc, że ja się wystraszę, jak przyjdzie wielki i potężny, a ja się już go nie boję. Bardzo dobrze, świetnie. Możesz Zatem być wielki i potężny, ale... Zmniejsz wszystkich do poziomu swojego kolana, tak żeby każdy z nich był na wysokości twojego kolana. Teraz są jak figurki na półce, takie malutkie, co się dzieci bawią. Świetnie. I zapytaj tego konstruktora, ma ci powiedzieć, do czego służy ta maszyna, którą skonstruował. Do zniewalania ludzi. Ludzi w sensie ciał. Subtelnych? Tak. Mhm. A jakie korzyści ma szef z tego? Co jest produktem tej maszyny? Co jest produktem tego zniewolenia? Ma takie poczucie, że ma władzę nad ziemią. On ma poczucie, że ma władzę. Aha. I co, upaja się tą władzą? Tak, siedzi na tronie. Teraz już nie, bo jest malutki. Ale siedzi nie na może tronie. Się ruszać. Tak, ale wcześniej to siedział na tronie i sobie obserwował, jak takie igrzyska. I mówił, i takie miał poczucie, że to jest jego. A to nie jest jego. Dzięki czemu zdobywał władzę? Czego używał do tego, żeby mieć władzę? Oszukiwał. Oszukiwał ciała. Jak ten cukierek, ten taki mechanizm oszukiwał. Czym cię oszukał? No, jak wysłał tego, tego, co miał cukierek. Tak. Mhm. I ma takich wysłanników. Którzy wyszukują takie wyselekcjonowane ciała. Na czym bazują? Co sprawia, że z taką łatwością oszukują? Na czym to opierają? Na akceptacji, na otwartości, bo my jesteśmy. My, prawdziwi ludzie, jesteśmy ciepli, otwarci. Chcemy się dzielić. Chcemy się wspierać. I myślimy, że jak mam, tak było u mnie, że jak będę, dadzą mi więcej tego dobrego, to ja będę miała więcej i będę dzięki temu wzmacniać nas, siebie, ale też innych, z którymi jestem połączona. Ludzi, ciała, dusze i że to będzie takie dla nas rozwijające. To teraz poszukaj w sobie, gdzie masz taki zapis, który mówi o tym, że coś z zewnątrz może decydować, czy robisz czegoś i doświadczasz więcej bądź mniej. Gdzieś tutaj, nie wiem. Nie. Zobacz, co to jest. Czy to jest jakaś wiara, jakiś program, jakieś przekonanie, w coś, co kiedyś uwierzyłaś? Czy jakby coś tam było? Taki jakby przychodzi mi diament, szafirowy, fioletowy. Jaka informacja jest zakodowana w tym diamencie? Wszystko z informacją. Odczytaj, co to jest za informacja, ten diament? Jest.
Oczytaj. On tak jakby blokuje, bo mi się skojarzyło z oddechem i nawet to czuję tak, że jak wdycham powietrze, to on filtruje i jak energia wychodzi z serca, to on też filtruje, zatrzymuje. I on buduje to takie przekonanie, już wiem, bo ja wiem, że mam więcej. W sensie, że mam bardzo dużo tej energii w sercu, ale on blokuje i ja myślę, że potrzebuję kogoś, kto mi pomoże, kto mi to właśnie pomoże albo odsunie, zdecyduje, że to jest tak, że to nie jest moja decyzja, bo nie wiem jeszcze skąd się to wzięło, ale nie uświadomiłam sobie, że mogę to sama ściągnąć, więc, a jednocześnie czuję, że mam w sobie ten potencjał i to jest taka frustracja wtedy. Ale teraz już masz tą świadomość, więc po prostu to wyciągnij. To ty decydujesz, nikt inny. I nabywasz te informacje i tej świadomości, bo świadomość to jest tylko dostęp do informacji. Że to ty decydujesz, ile chcesz czuć otwartości, ile chcesz czuć akceptacji. Czy chcesz ją zwiększać, czy zmniejszać. Teraz mam takie poczucie, jak ci mówiłam przed sesją, że wiem, kiedy się łączę z duszą, to mam teraz taki stan. Bardzo dobrze. Delektuj się tym stanem. A teraz poproszę jeszcze Asię, żeby dołączyła do twojej przestrzeni. I najpierw powiedz mi, Raniu, jak ją odczuwasz? Uśmiechnęłam się i pomyślałam, zapraszam cię, chodź. I Bardzo dobrze, bo to bardzo ty decydujesz. ciepło, zapraszam cię, że tak jakbym mam to poczucie, że nawet jeżeli czuję, że to jest dobra energia, to ja mówię, zapraszam i dopiero, że ja decyduję o tym, kogo wpuszczam, a kogo nie, że nie muszę. Bo miałam takie przekonanie akceptować też wszystko i wszystkich, bez względu na tych, czy pozytywnych, czy negatywnych, więc zaprosiłam Asię. Tak, bo to ty decydujesz, czy chcesz akceptować, nie chcesz akceptować, chcesz mieć jej więcej, mniej. Tylko ty sama bawisz się tym. Rodzaj wszystko doświadczenia, poznania. Teraz też nabyłaś po tej świadomości, przypomniałaś sobie, bo i tak ta informacja w tobie była, tylko uzyskałaś do niej dostęp. To jest lekkie, radosne. Czujesz ponownie swój dostęp do kreatywności, do swojej miłości, niezależności, swojej determinacji w robieniu rzeczy. Asiu, powiedz mi, jak widzisz teraz Renia? Ona jest zupełnie inna. Ona jest jak takie, wiem, słoneczko, jak taka iskierka. Pod względem, takie ma ogromne, bardzo duże wewnętrzne dziecko w sobie, jeżeli tak to mogę nazwać. Co to znaczy? Taką pierwotną radość ma. Czyli jej naturą ciała subtelnego jest radość? Tak. Radość. To teraz niech to będzie dojrzała radość. Jest. Ona jest. Ona potrafi być wszystkim tak naprawdę, czym ona chce. Jej się kazałaś bawić, dlatego ona się bawi różnymi rodzajami aspektów rozmyślności. No akurat ją spojrzałam, kiedy jest, ma wewnętrzne to dziecko, ale ma i wszystko w sobie tam jest. I ona się tym bawi. Bardzo ją to cieszy, że ona ma nad tym władzę. Że to ona decyduje, co doświadcza. Jak się czuję? To sprawdzimy sobie jeszcze, co było przyczyną tego, że ciało fizyczne Reni odczuwało bardzo duże bóle menstruacyjne. A to ma związek właśnie z tą radością, bo
ona miała różne, przez te dyskietki, przez te, to co ona miała, tam było zakodowane, że ona chciała uzyskać tą wewnętrzną radość, a te bóle menstruacyjne były taką formą dorosłości. A ona chciała uzyskać to wewnętrzne dziecko, żeby tak naprawdę to wszystko tutaj zrzucić siebie, ale nie potrafiła przez te programy, które miała. I to powodowało bardzo duże bóle menstruacyjne. Bo to było związane z hormonami również. A dlaczego ja od dziecka odruchowo krzyżuję nogi? Nawet jeśli chcę nie krzyżować nóg, to i tak po chwili to robi. Robiła. To miało swoją historię, jeżeli chodzi o poprzednie wcielenia. Co ona jakaś była tam informacja? dotykana, tak. Czy teraz nadal ma w sobie ten zapis? Nie, absolutnie. Nie, to puste było. Ona mi pokazała jako pusta. Jako puste wcielenie. Puste znaczy się bez ładunku emocjonalnego. Czy teraz na tych nowych warunkach nadal będzie krzyżowała nogi? Mówisz, że czasami tak, ale to z czystej wygody. Ale nie z żadnego takiego przymusu, przymusu. Bądź tak, bądź dlatego, że taki wierzy, to jest zakodowane w niej. Dobra. Sprawdź jeszcze, dlaczego ostatnio śnią jej się byli partnerzy, chociaż ona na poziomie fizycznym uważa, że już jest temat dawno zamknięty. I jest to też związane z tym, że Renia jest od kilku lat już sama, bez partnera. I czy to ma jakiś związek z tymi snami, które pojawiają się akurat w takiej tematyce? Tak, tak, bo na tych dyskietkach było również włączone właśnie takie pragnienie, takie przykryte pragnienie, żeby być z kimś, taki szczery związek stworzyć z mężczyzną. I ta jakaś taka samotność się odezwała i wtedy odezwały się również i tak ja nawet bym powiedziała trochę koszmary o tych mężczyznach. Czyli w jej wtłoczono właśnie, jest tam jakaś taka trucizna jakby leciała i w niej płynęła i dlatego to się odezwało. Uruchomił się aspekt takiego braku troszeczkę samotności, takiego, że chciałaby mieć tego partnera i automatycznie poleciała ta trucizna do niej. Razem z tą dyskietką się uruchomiła. A dlaczego mimo tego, że widzi, że jej mieszkanie jest ciemne i zimne, to tkwi w tym i nie zmienia tego? Nie zmieniała tego. To związane z tym, że ona ciągle próbowała się wydostać z tego tutaj, z tej przestrzeni zamkniętej. I nie mogła. Ona próbowała, nie mogła, próbowała, nie mogła, próbowała, nie mogła, więc były momenty, że ciało subtelne po prostu dawało sobie spokój. Takie, okej, okay, dobrze, już jak jest, to tak niech będzie. Nie próbuje dążyć do nowego. To było związane z zablokowanym też aspektem odwagi, zmiany. To dlatego pojawiał się w ciele fizyczny strach przed sukcesem? Tak, bo to jest pewna zmiana, pewne wyjście z pola własnego komfortu. A na ciele subtelnym to było to, że ona nie mogła wyjść. Nie mogła przejść tej bariery. Do pewnego momentu ona jej się udawało, a potem ta bariera była po prostu no, jak ta kula, po prostu, że zatrzymywała ją. I rozumiem, że te szczomy w uszach były spowodowane tym nadajnikiem? Tak. Dobra. No a jednak wyszła i zrobiła to samodzielnie. Ona jest przeszczęśliwa. Nie wiedziała, że można tak się czuć poza. No dobrze, to teraz pójdziemy sobie jeszcze rok do przodu w czasie i zaobserwuj, Asiu, jak widzisz metabolizację sesji. No, rewelacyjnie. Ona bardzo szybko metabolizuje, bardzo szybko zrozumiała.
Widzę ją jako taką odważną bardzo. Taką, wiesz, dumną, z wyprostowaną klatką piersiową i piersi ma do przodu i ona tak, widzę akurat jak gdzieś idzie i jest bardzo, bardzo dumna z siebie. Taka szczęśliwa, ale też ma postawę takiej bardzo fajnej swojej energii, nawet seksualnej, jako kobieta. Czyli też energii kreacji. Tak. Tak, bo ona idzie tutaj w jakiejś sprawie. Chyba, nie wiem, na jakiś pomysł wpadła. Taki kreatywny. Dobrze. Czyli rozumiem, że przepływ informacji między aspektem fizycznym i subtelnym jest w pełni. Tak, bardzo. Ogromnie. A zaobserwuj, czy jeśli pojawia się w jej przestrzeni ktoś, kto jej nie służy, albo ktoś, kto nie ma dobrych intencji, to w jaki sposób ciało fizyczne odbiera to? Albo jak następuje komunikacja? Ona wiedziała, że o to zapytasz. Ona absolutnie nie przyjmuje. Ona przede wszystkim prześwietla tą, nie dotykając, prześwietla jakąkolwiek istotę. Nawet jeżeli chodzi o to fizyczność, to też jest w takiej formie, że ona prześwietla daną istotę, czy chce się z nią komunikować, czy nie chce jej w swojej przestrzeni. I mówi, że w przestrzeni ona jej nie chce tak naprawdę za długo żadnej istoty, bo komunikacja się inaczej odbywa. Więc komunikować nie chce, wiesz, ona ma już, jest pewna... Przepraszam. Dziękuję. Ona jest pewna już, w jaki sposób ma to robić. Ona już wie, w jaki sposób to robić i nawet tak jak na polu fizycznym, ona przyjmuje te osoby, które chce. To w jaki sposób wchodzi w interakcję? Z osobami fizycznymi, czy na polu subtelnie? Subtelnie? Jest mentalnie. Poprzez właśnie informacje. No dobrze. To wracamy do dnia dzisiejszego. Ireniu, czy jesteś gotowa całkowicie usunąć ze swojej przestrzeni te malutkie figurki i tak, anulować wszelkie zgody, które mi udzieliłaś? Tak. Tak, powiem trzy. Robisz to. Jeden, dwa i trzy. Poszło. Świetnie. Poczuj teraz swoje ciało fizyczne. Powiedz mi, w ilu procentach łączysz się ze swoim aspektem fizycznym? Fizycznym, czyli... Czyli sama ze sobą. Sama ze sobą. Ile procent? Jestem sobą, czyli 100%. Bardzo dobrze. Świetnie. Poczuj teraz swoją kreatywność, odwagę, radość i to, jak sama decydujesz, na ile chcesz zwiększać, doświadczać więcej, a na ile mniej. Że bawisz się w tym. Jest dla ciebie przyjemne doświadczenie, poznania. I teraz już. Dostałam taką informację, że będę głośniej mówić, żebym się przygotowała na to, że będę siebie głośniej słyszeć, jak będę mówić. Bardzo dobrze. To Asia już wraca do swojej przestrzeni. Dziękuję. Ja też już jestem w swojej przestrzeni. I za chwilkę policzę dla was od 1 do 3. Na 3 otworzysz oczy, ale teraz rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi, pozostając tylko i wyłącznie w kontakcie sama ze sobą. 1.
Poczuj swój oddech. Ciepło swojego ciała fizycznego. Dwa. Odczuj, jak miłość, radość rozprzestrzenia się po całej twojej istocie. I jest ci z tym bardzo dobrze. Czujesz się cudownie, lekko i przyjemnie. I trzy. Otwórz oczy. Jak? Aż się podniosę. Jak u pani drogich? Jak u ciebie, Renio? U mnie dobrze i w ogóle sobie pomyślałam, że mam ochotę lecieć i już działać, ale mówię, dobrze, Renia, jeszcze chwilę zostań, porozmawiaj. Ojejku. Powiem wam, że sama siebie nie znam i nie sądziłam, że ta sesja tak przebiegnie. Miałam okropny wcześniej to poczucie, że nie widzę, że nie czuję. I jak przychodziły do mnie informacje, to jeszcze było, ale nie, przyszło ci coś głupiego, nie? I po co będziesz to mówić? Przecież to na pewno nieprawda. Ale jak zaczęłam mówić i zaczęłyśmy za tym iść i się tak zorientowałam w tym procesie, mówię, kurczę, to się naprawdę dzieje, to ja to naprawdę widzę, czuję. I takie to przekonanie, że ja sobie wymówiłam, że ja muszę zobaczyć obrazy jakieś przed oczami i że jak ty będziesz zadawać pytania i mi przyjdzie kolor, ale ja go nie widzę, to jak ja mam ci powiedzieć? Przecież cię okłamuję, jak tego nie zobaczę. Takie miałam przekonanie, to było przekonanie tylko, że można, że ja czułam, tylko nie wiedziałam, że to jest to czucie. Więc ten proces takiego zbudowania zaufania do siebie i to chyba najważniejsze, to te punkty z tej listy, to później to już wiem, że sobie sama, po prostu, że najważniejsze, ja wiedziałam, że to sama jestem w stanie zrobić, jak już zaufałam do siebie, ale brakowało mi ciągle tego poczucia, że ja czuję i jestem w szoku trochę. Super. Jestem w szoku. A takim pozytywnym i w ogóle takiej pewności siebie i nawet jak odliczałaś, Paulina, i ja mówię, nie, no nie zobaczę i pewnie Asia w którymś momencie pewnie, że się gdzieś zablokuje, bo takie były też momenty, bo to nowe doświadczenie, że się czułam zmęczona, takie wiecie, ty dodajesz pytanie, a kto jest tam szefem, a ja mówię, Jezu, jeszcze kolejnego mam ściągnąć, tam przyjdzie taka energia, a ja muszę to uciągnąć, utrzymać i sobie mówię, i czułam, że jesteś, Asia, ty w takim backupie w cudzysłowie, ale mówię, nie, dasz radę sama, zrób to sama, znajdź tą energię, utrzymaj po prostu tą informację, która do ciebie przychodzi. Odłącz emocje, bo jakbym wpuściła emocje, to by było mi ciężko, więc tak na spokojnie i tak sama siebie mobilizowałam. Więc jestem też bardzo dumna z siebie, że to zrobiłam, po prostu zrobiłam sama. I to jest cudowne. Tak, to jest właśnie esencja tego doświadczenia tak naprawdę, żeby właśnie to poczuć, żeby odzyskać zaufanie do samej siebie. No i to jest właśnie to, że tak naprawdę dopóki tej sesji nie odbędzie, no to właśnie no nie jesteśmy w stanie tego sobie wyobrazić i właśnie często ludzie się blokują przy tym, a nie zobaczę, albo to ja muszę widzieć taki obraz, to jest zupełnie inny rodzaj czucia tak naprawdę, zupełnie inny rodzaj odbierania informacji. No i to jest właśnie to, o czym ty mówisz, to zbudowanie zaufania do samego siebie, bo wszyscy mamy do tego dostęp. Tylko kwestia po prostu zaufania. Dokładnie. To już nie zatrzymujemy cię w twoim działaniu. Chciałam tylko zapytać, czy masz ochotę opublikować swoją sesję. Tak, właśnie przez to budowanie zaufania do siebie, żeby ludzie zobaczyli, że warto się odważyć. Brawo. Pięknie. Już zatrzymuję nagrywanie.